Nieważna jest pogoda, ale dobry pomysł i wspólna zabawa. Słyszeliśmy zarówno o tych, którzy kibicowali, ale także rywalizowali, choćby w przeciąganiu liny, w ciekawej i oryginalnej konkurencji, jaką było dziurawe wiadro, a po tym wszystkim wspólna integracja, w której pomogły aktywnie koło gospodyń wiejskich i nawet pogoda, która nieco spłatała figla, nie pokrzyżowała planów organizatorom, ale i oczywiście uczestnikom. Świetna okazja do integracji takiej międzysąsiedzkiej, między miejscowościami wszystkich mieszkańców gminy. Pogoda w większości dopisała, udało się przeprowadzić większość konkurencji przy dobrej pogodzie, a teraz zostało dziurawe wiadro, więc konkurencja, która jest mokra, więc leżej nie przeszkadza. Mieszkańcy tego oczekują, to już jest trzecia edycja i już są pewne rozmowy o tym, co by zmienić jeszcze, żeby było fajniej w przyszłym roku. My mamy bardzo aktywne sołectwa, bardzo aktywnych mieszkańców i tych rajdów rowerowych będzie jeszcze kilka festynów takich sołeckich, większych, mniejszych, więc naprawdę mieszkańcy będą mieli się gdzie spotkać w ciągu całych wakacji.